Jak nie czytam, jak czytam. To akcja, w której już trzeci raz uczestniczą uczniowie i nauczyciele zespołu szkół ogólnokształcących nr 2 w Puławach. Przedsięwzięcie polega na tym, by przez 2 godziny w najwygodniejszej dla siebie pozycji oddać się w pełnym skupieniu czytaniu. Uczniowie Kniaźnina spotkali się w sali gimnastycznej szkoły, gdzie na siedząco, leżąco, a czasami w innej pozycji pochłaniali kolejne strony przyniesionych lub wypożyczonych z zaaranżowanej biblioteczki książek. Spektrum pozycji, jakie uczniowie czytali, było wyjątkowo szerokie, od fantazy przez sensacje do romansów. Nasza szkoła bierze w tej akcji udział. Po raz trzeci, po raz trzeci zapraszamy uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, ale w tym roku również okolicznych mieszkańców do tego, żeby razem z nami przez 2 godziny siedzieli w skupieniu, w koncentracji, czytali wybrane przez siebie książki. Książki można było przynieść z domu, ale również mamy przygotowane 2 stoiska tutaj na miejscu. Jedno stoisko to są książki popularno-naukowe, poezja. Drugie stoisko to są książki obcojęzyczne, ponieważ promujemy również czytelnictwo w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim. Także jeśli ktoś chciał, może czytać także w innych językach. Przed chwilą patrzyłam, jakie książki młodzież czyta. Są tak różnorodne. Jest i fantazy, jest i literatura biograficzna, literatura sensacyjna, kryminalna. Nawet romanse gdzieś widziałam na poszczególnych kolanach. Mamy nadzieję, że ta akcja zachęci do sięgania po książkę nie tylko tych, którzy już czytają i będą czytali jeszcze więcej, ale także tych, którzy mniej czytają, a przez taką możliwość sięgną po tą książkę, książka ich zainteresuje i później będą po prostu czytali częściej. Jak co roku, imprezie towarzyszyła możliwość zrobienia zdjęcia w zaimprowizowanym atelier fotograficznym, gdzie tematem przewodnim była oczywiście książka.